Miało już nie być więcej u mnie zestawów 100 i Story 4, ale jak się okazuje, nigdy nie mów nigdy i pojawił się oto ostatni, ale to już naprawdę ostatni zestaw na moim kanale, a mianowicie karnawałowa kolekcja. Więc zapraszam na jego recenzję. Tak, moi kochani, oto ostatni z ostatnich zestawik Stoi Story 4. Większego już, największego nie będę już kupował. Naprawdę fajny zestawik, w bardzo dobrej cenie, bo 89,99 na oficjalnej stronie LEGO. Karnawałowa kolejka, bardzo, bardzo fajny zestawik. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba pudełeczko. Jak zwykle, plus 4, dużo nadruków własnych, jak widzicie. Mamy dwie minifigurki, baza i tutaj tego oto szalonego kosmite, który jeździ na szalonym rollercoasterze. Tak jest, wszystko jest dzisiaj szalone. Bardzo mi się to podoba, bardzo fajna karnawałowa kolejka. Jak zwykle bardzo ładne pudełeczko z Toy Story. Bardzo prosta konstrukcja, jak już powiedziałem. No i mój pierwszy roller coaster. Mój pierwszy roller coaster, tak jest. Jaram się, żeby go zbudować. Czekam, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będzie wyśmienity. Przejdźmy do tyłu pudełeczka. Z tyłu pudełeczka mamy pokazane wszystkie części, jak sami widzicie. Bardzo fajnie to jest rozrysowane, że możemy zobaczyć, mamy trzy wagoniki, mamy wózeczek z jedzeniem, mamy wejście na kolejkę, mamy tory, no i mamy oczywiście naszych dwóch zawodników, którzy dzisiaj będą się prezentować przed Państwem. Tutaj mamy pokazane, jak prosto buduje się wagoniki do kolejki i naprawdę jest to bardzo proste, także każde dziecko i każdy każda osoba, która nie miała styczności z tego przez długie lata, na pewno poradzi sobie ze zbudowaniem tego pięknego zestawu kolorowego. No jak zwykle, kolorowe nadruki. To, co jest w plus 4 wyśmienite, że są nadruki. Dlaczego w innych zestawach nie potrafią zrobić nadruków, tylko trzeba naklejać i te naklejki nie zawsze przyklejają się prosto i tu jest zawsze problem. Czyż nie? Tak jest. Dobra, ja myślę, że nie ma co przedłużać. Tylko rozpakujemy ten zestawik, albo ja go rozpakuję, zbuduję i za chwilę pokażę, jak wygląda na żywo. A więc zostańcie jeszcze sekundę i zaraz wracam. Yo! I tak oto, moi kochani, prezentuje się zbudowany zestaw. No, muszę wam powiedzieć, że jaram się. Jaram się. Działa. Jeździ, działa. Mój pierwszy roller coaster, także... Naprawdę fajnie. Bardzo prosta konstrukcja, oczywiście nie ma co oczekiwać czego innego, bo to jest plus 4. Ale bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, tak wygląda front tego oto tej oto karnawałowej kolejki, że tak mogę powiedzieć. Czyli mamy wejście, tutaj mamy bramkę, prawdopodobnie liczącą osoby, które wchodzą na ten oto roller coaster. Widzimy nadruki z przodu, bardzo ładne nadruki, chmurki, tutaj jakieś sztuczne ognie chyba wystrzeliwują w niebo. Do tego mamy dwie flagi, prawie Six Flag, ale nie, tylko dwie. Ale jakiś tam park rozrywki zawsze jest. Tak jest? Tak jest. Czyli tak prezentuje się przód, bardzo proste, duże klocki do zbudowania, oczywiście płytka szara też na wysokość dwóch klocków. Całkiem spoko. Zobaczmy, jak wygląda to z drugiej strony, bo jest tu jeden ciekawy element. Zajrzyjmy tutaj z boku, a mianowicie kamera. Patrzcie, jaka kamera. Widzicie? Umieszczona na statywie z wielkim obiektywem. Z wielkim, wielgachnym obiektywem, który może obserwować, co się dzieje tutaj właśnie na tym torze, na tym rollercoasterze. To mi się bardzo podoba, ta kamera jest świetna. Bardzo proste rozwiązanie, a wygląda super. Bardzo fajnie. Dobra, przejdźmy może do kolejki. Tutaj podjeżdża kolejka, bang, 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 ding, ding, ding. Proszę bardzo, moi kochani, mamy tutaj kolejeczkę i mamy tutaj pierwszy nadrukowany klocek. Mamy w ogóle trzy wagoniki, tak? Wszystkie trzy można powiedzieć, że są takie same. Zielone z żółtymi motywami. Jak widzicie, Bas siedzi w zwykłym foteliku, znaczy wagoniku.
gdzie ma żółte oparcia, front ciemno, ciemnozielony i tutaj z tyłu oparcie krzesełka, jak widzicie, też ciemnozielone. Bardzo płynnie się to porusza, muszę przyznać, bardzo płynnie się to porusza. Nie trzeba wkładać żadnej siły. A co do pierwszego wagonika, jak widzicie, mamy tutaj dżdżownicę, oko, jedno oko, drugie oko i buzię. Tak jest, to jest kolejka dżdżownica. Tutaj zapomniałem wam powiedzieć na froncie, ale na pewno widzieliście ten oto znaczek. Też nadrukowany, bardzo fajnie nadrukowany. Jest to jakaś gąsienica, dżdżownica, gąsienica chyba, gąsienica, która się tutaj porusza. I tak właśnie na tym polega ta kolejka. Znaczy, taki jest motyw tej kolejki, nie na tym polega, tylko na tym jest motyw. Także całkiem fajny. Muszę przyznać, że naprawdę podoba mi się mój pierwszy roller coaster i muszę przyznać, że bardzo płynnie się to wszystko porusza. Jak sami widzicie, starczy lekko popchnąć i on sobie jedzie. Także tylko teraz potrzeba więcej torów i możemy lecieć. Dobrze, jeśli chodzi o jeszcze konstrukcję. Została nam konstrukcja wózka. Tak. Jest to wózek ze słodyczami. Tutaj mamy balonik. Tutaj mamy lodzika. Mamy też pizzę, która może leżeć sobie tutaj. O, jest pizza. Także wózek z żarciem jest. Tutaj mamy rączkę, maluteńkie kółeczka, więc możemy go pchać. Tak jest. Dobra, przejdźmy do dwóch minifigurek, które są w zestawie, które już omawialiśmy przy okazji wcześniejszych zestawów. Mamy tutaj kosmitę. Tak jest. O, wielki szpon. Tak jest. Wielki szpon z pizzerni Rocket Pizza. Jak mówiłem, troszeczkę się różni od poprzednika, który został wydany w polibagach. Nadruk na torsie się troszeczkę różni, kolory się różnią. Są inne i tamten ma jeszcze na nóżkach miał nadruk, a ten już nie ma. A tak poza tym wygląda identycznie tak samo. Z tyłu tylko mamy kołnierzyk i pasek. Także całkiem spoko. No i Bas Astral oczywiście. Bas Astral, moi kochani. Tak jest. Jak widzicie, skrzydełka, hełm, z przodu ta cała elektronika. Przyciski wszystkie, które mogą uruchomić różnego rodzaju funkcje głosowe. Z tyłu mamy miejsce na jednego stada, czyli coś możemy mu przyczepić. I co do buźki, to mamy jedną buźeczkę, jedną, jak zwykle kolor prześwituje, czyli jestem za tym, że mogli położyć jeszcze jedną warstwę jego buzi, jeszcze jedną warstwę, ale dlaczego tego nie zrobili, tego się już nie dowiemy. Mogliby to wykonać lepiej. Poza tym nadruki bardzo fajne, jak w filmie oczywiście zielone na nogach, tutaj fioletowe. Bardzo mi się podoba. Co do całego zestawu, jestem w sumie zadowolony. Jestem zadowolony, muszę przyznać, że jestem zadowolony. Nie będę oszukiwał. Jestem zadowolony, bardzo prosty zestaw, wiadomo, plus 4, ale bardzo ten zestaw mi się podoba, więc nie ma co oszukiwać się. Polecam go jak najbardziej. Dla wszystkich, młodszych, starszych, oczywiście. Tak mi się wydaje. A ja się już teraz z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się już kiedy? W czwartek? W czwartek. Mam nadzieję, że widzimy się już w czwartek. A więc bądźcie grzeczni i niech geek będzie z wami. Yo!